Hejka kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w ten zimny październikowy dzień. No cóż, jest to jeden z chłodniejszych dni, w których wybieram się na trening, ale dzisiaj będzie odcineczek wyjątkowy, ponieważ mamy trening crossowy. Mamy załadowaną profesjonal przyczepkę z moim koniurem, z nowymi nausznikami i biorę ze sobą także Besia, który jest cały na piękny fiolecik. Więc lecimy już, wzięłam sobie tu parę przeszkód i jedziemy do lasu ustawiać cross. Prowadzimy. Muszę mu w końcu rozwalić te koreczki, no bo ile można. Już minęły 3 dni, jak wy to oglądacie, od zawodów. Cicho ciemna razem z Besiem i Taczką. A wracać będę ja. I lecimy sobie do lasku. Dobra, ogólnie już rozstawiłyśmy wszystkie przeszkody, więc oprowadzę was po parkurze. Zaczynamy z takiej drogi galop, galop, galop. Tu jest taki malutki spad, więc będzie galopik, galopik, galopik. Tutaj będzie hopsa. No i później będzie taka druga, długa droga galopu, to wam dam w przyspieszeniu. I tu będzie galop, 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 skok. Jeszcze przed rozgrzewką, więc nie skaczę. I tutaj będzie zjazd do takiego ostatniego punktu. Będzie galop, 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 skok. I tu gdzieś zatrzymanie. Uhu, 90. Ładnie. Dobra kochani, widzimy się już dnia następnego. Mam teraz do odpakowania paczuchę. Jest to paczucha z rozdania, ale nie jest to paczucha z rozdania u Akseny, bo będę sobie to jeszcze ogarniała na spokojnie. Jest to paczucha z rozdania u Tkoniali. W sensie ja ją tak odróżniam od innych, bo taki ma hashtag. No i otwieramy. Dobra, mamy pierwszą rzecz. I liścik. Prosiła, żeby liścika nie czytać, więc ja sobie go sama przeczytam i zaraz do was wrócę. Jezu, ale milutki był ten list. Bardzo dziękuję. I lecimy już do odpakowywania. Ogólnie na pierwszy rzut oka wiem, że to są woreczki z Action, bo chciałam sobie też kupić. I otwieramy. No. Mam pytanie, co to jest za rysunek? Dostałam od Wicki. No, słodki. Dobra, wyciągnę sobie to najpierw sześciutko. Dobra. Pierwszy jest taki charm, z tego sama wybierałam, bo było kilka do wyboru, z takim czarnym karabinczykiem. Druga jest taka plakietka. Wydaje mi się, że ja miałam kiedyś coś takiego na zawodach i to się bardzo sprawdzało, jak kilka osób miało takie same plecaki. Więc na plus. O Jezu, ale ładny ten, ale ładny kolor. Takie piękne cordeo.
Dobra, dalej mamy kantarek. Ogólnie ja te rzeczy już widziałam, więc moja reakcja nie jest taka wow, mega i w ogóle. Ale tak, mamy tutaj kantarek. Zaraz będziemy przymierzać nakłonniki. Ewentualnie coś będę sobie pod siebie zmieniać. I tutaj chyba jest uwiąz. Z tego co pamiętam. Tak, i jest to uwiązik. Taki z takiej zakręcanej włóczki. Bardzo ładny. Dobra, to by było, myślę, na tyle z tego otwierania. A wstawiam Wam tu jeszcze mój trening ujeżdżaniowy z Anocze. Tego dnia bardzo ładnie się prowadził, ale i tak czuję, że coś mi się jednak z tym ujeżdżeniem psuje. Staram się nad tym pracować. Myślę, że już lepiej wychodzi mi na pewno ten kontrgalop. Lotne jeszcze ćwiczę, ale ogólnie tutaj macie już jakby przejazd do muzyki, którą finalnie jadę. Wydawało mi się, że na tym treningu bardzo ładnie mi szło, ale później jak patrzyłam na nagrania, to jednak czegoś mi brakowało i z góry bym Was chciała przeprosić za to, że film tak ucina, ale coś mi się tego dnia stało z telefonem i postaram się to naprawić. Ogólnie jestem z siebie bardzo zadowolona, bo trochę ponad 4 minuty takiego treningu właśnie na parkurze i nawet nie byłam zmęczona, ale niestety ujeżdżenie ma to do siebie, że jak się raz przejedzie, to już później się nie da, więc ja zazwyczaj na ujeżdżenie robię sobie bardzo krótką rozgrzewkę, dosłownie jeżeli nie mam jakichś większych zakwasów, no to kilka kółeczek łącznie, kłusa z tempa galopu i to tyle i później jadę od razu parkour i dopiero później dopracowuję dane figury, ale wydaje mi się, że właśnie było spoko dzisiaj. Czuję też, że coś się zepsuło w tym kłusie. W sensie jest taki bardziej szybki i do przodu zamiast do góry. Że coś się już tak zmieniło, że już nie jeżdżę tak hiszpańsko. Chciałabym to naprawić, bo naprawdę podobał mi się mój styl jazdy na przykład w lipcu, na przykład na Hawicie. Wtedy to było bardzo, bardzo ładnie to wyglądało. Albo jak Wam nagrywałam tutorial na ujeżdżenie. I tak. Nie piszcie do mnie na czacie prywatnym, na Messengerze albo na Instagramie o to, czy dam Wam jakieś rady odnośnie ujeżdżenia, zanim obejrzycie mój film o ujeżdżeniu, ponieważ taki film autentycznie powstał, tam wszystko tłumaczę, co, jak, jakie zasady i tak dalej, więc można sobie tam sprawdzić, więc jeżeli macie jakieś zawody ujeżdżeniowe i nie wiecie, jak coś wygląda, to ja tam wszystko tłumaczę. Chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie dzisiejszego filmu, a jednocześnie przeprosić, że ostatnio filmy są takie mało wartościowe, w sumie nudne i montaż też jest słabej jakości, ale no niestety rok szkolny nie popłaca. Teraz właśnie w niedzielę
jadę na zawody, które są bardzo, 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 bardzo dla mnie ważne i tymczasowo przedstawiłam się na Instagrama, więc jeżeli ktoś z Was ma tą aplikację, a jeszcze nie wie, że mam tam konto, no to zapraszam, Kachteszelwi podłoga it i tam jest mnie zdecydowanie więcej w ostatnich dniach, a ja się już z Wami żegnam, pozdrawiam wszystkich cieplutko i pa, pa.